Kosmos fascynuje chyba od najmłodszych lat. Od kiedy na niebie mogłem zobaczyć pierwsze satelity, inne rzeczy, oglądać gwiazdy. Trochę moja mama mi przekazała też to marzenie. Ona zawsze chciała lecieć w kosmos. Zawsze to było takie największe marzenie życia. No nieosiągalne trochę, ale myślę, że ja jako kolejne pokolenie mógłbym już jako tako próbować to spełniać. Nie znam nikogo, kto by się tak samo jak ja interesował kosmosem oraz budowaniem na przykład rakiet, czy chociażby samolotami. Generalnie od dawna miałem duże zainteresowanie lotnictwem. Wcześniej interesowałem się modelarstwem, robiłem samoloty zdalnie sterowane, latawce, balony, tego typu rzeczy. Startowałem w różnych tego typu zawodach. No i teraz wstępuję, można powiedzieć, krok wyżej, czyli zaczynam myśleć o kosmosie. Nasza secondary mission polegała na tym, że mieliśmy pompkę, która przyciąga powietrze przez filtr i ten filtr miał na celu zebrać bakterie oraz wirusy tam od najwyższego punktu lotu aż do 500 metrów. Nasza misja polega na pobraniu próbek atmosfery z różnych wysokości. Dodatkową misją naszego CANSATa jest przetestowanie dwuetapowego systemu opadania. Na początek opadamy na spadochronie, następnie spadochron odrzucamy i otwieramy lotki. Wprawiamy w tym CANSATa w ruch obrotowy i on następnie, tak jak nasionko klonu, zaczyna opadać spowolnione ruchem obrotowym na Ziemię. To są nasze innowacyjne lotki. Całość została wydrukowana metodą, technologią druków 3D i jest to materiał PETG. To, co widzicie, to nasza rakieta zbudowana specjalnie na zawody CANSAT. Ma nazwę Solaris. Ta nazwa została wybrana przez internautów w głosowaniu internetowym. Dobra nazwa na ten rok, gdyż jest to rok upamiętniający Stanisława Lema, a Solaris jest jednym z najlepszych dzieł tegoż autora. Sama rakieta posiada silnik hybrydowy. Rakieta ma zdolność wyniesienia 6 CANSATów na wysokość ponad 2 km. Jesteśmy w stanie sprawdzić, czy CANSATy, każdy z pojedynczych CANSATów został wyrzucony z rakiety. Opada. Weź tam bardziej w stronę lasu. Tam. Miałem dużo fanu budując tego CANSATa. Było to bardzo fajne przeżycie i myślę, że jakbym mógł, to bym to zrobił jeszcze raz. Kiedyś, jak byłem mniejszy, chciałem być astronautą. Zawsze wydawało mi się takie fajne, ale potem obejrzałem taki program o astronautach i oni tam dużo biegali. I myślałem, że może trochę gorzej. Nie, że nie lubię biegać, ale... Dostałem się już na lotnisko kosmonautykę do Wrocławia. Chciałbym być kimś jak Elon Musk. Moim marzeniem jest, aby zostać kolonistą na Marsie oraz prowadzić normalne życie, ale na innej planecie.